Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem polskie piwo. Lubimy polskie piwa. Nepomucen i Crazy Lines No. 1 and Double Dry Hopped Hazy Double IPA. Alkohol 7,8% objętości, Belgię 19 stopni, hop rate 22 gramy na litra. I pod spodem jest ładne hasełko, not just a beer, it's the beer. No super. Seria Crazy Lines intensywnie, chmielowo i bezkompromisowo. Double Dry Hopped Hazy Deepa, obficie nachmielone australijskimi odmianami Enigma, Galaxy i Topaz. Składniki: woda, słód jęczmienny, pilsneński, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiele Enigma, Galaxy, Topaz, drożdże London Fog z własnej stacji propagacji. Ładnie, mają London Fog. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Goryczka 2 z 6 chyba. Tak. Co tu jeszcze piszą? Aluminium można recyklingować. 0% BPA, czyli nie ma szkodliwych związków w lakierze do puszek. I jakiś jest designer, tylko ciężko mi. Strust.pl? Nie wiem. Dziwnie to wygląda, bo to jest logo i ciężko rozczytać. Czyli te kreski tutaj były designerskie. Dobrze, przejdźmy do piwa. Jak widzicie, piwo jest prawie że pomarańczowe, bo takie mętne. Piana. Dosyć duża się tworzy, drobno pęcherzykowa, gęsta, ecru color, fajna taka, kremowa, śmietankowa, można by powiedzieć. Aromat nie jest znowuż aż taki duży. Trochę więcej jest z puszki. Jest sporo słodowości, sporo takiej zatęchłej troszeczkę ziołowości, owoce egzotyczne, zestawowość, cytrusowość, troszkę jakby wpływ sosny, dużo tu się dzieje, ale kompleksowo aromat jest na niskim poziomie. Zobaczmy, jak jest w smaku. Masz zdrowie? Wow, bardzo dobre. Aksamitne, gęste. Są wpływy takiej ziarnistości, wiecie, możecie odróżnić, nie? Pszenicę, jowis, jęczmień, ale wszystko jest takie gładkie. Ładnie zmieszane, delikatne. No super. Wchodzi normalnie, bez popychania. Bardzo ładnie. Jest trochę soczystości. Są egzotyczne smaki. Jest po prostu fajnie. Jest niewielka goryczka, która jest taka troszkę takie białe albido spod grejpfrutowej skórki. Coraz częściej się to zdarza. W ostatnich kilku piwach dokładnie było to samo. Jest naprawdę fajnie. Takie relaksacyjne, przyjemne piwo. Bardzo gładko wchodzi.
A zarazem ma te elementy takie soczyste, odświeżające, łatwo pijalne. Ale 7,8%. Alkohol jest ładnie ukryty. Później, znacznie później, macie odrobinę rozgrzewania w przełyku, ale to jest bardzo spóźniona reakcja. Bardzo fajne, gładkie piwo. Bardzo przyjemne. Naprawdę fajne. Jak dla mnie ten aromat powinien być jeszcze bardziej wyeksponowany. A w smaku to jest po prostu taki koktajl owocowy. Wszystko ładnie zmieszane, normalnie tak jakbyście wzięli wszystkie te owoce i cytrusy, i mango, i te wszystkie egzotyczne. Zmiksowali, zrobili taką pulpę. I to jest to. Naprawdę. Wszystko jest bardzo gładkie, przyjemne, łatwo wchodzące. Naprawdę, no same superlatywy, to można powiedzieć. Może dla niektórych będzie zbyt gładkie, jak dla mnie jest troszkę za mało tego aromatu, ale, wiecie co, komentujcie, co wy myślicie o tym piwie. Piwo jest łatwo dostępne w Lidlu, kupujcie, sprawdzajcie, jak dla mnie jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także nie będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby przekazać link do tego wideo swoim znajomym, żeby też mieli okazję zapoznać się z tym piwem. Wasze zdrowie!